W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na custom personalizację Jordanów Max Aura. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Czuga i witam Was na moim kanale w kolejnym customie. Dzisiaj odpoczywamy od Nike Air Force One i bierzemy się za Jordany. Kolory przewodnie, jakie użyjemy, to czarny, czerwony i będą małe akcenty złotego. Z tyłu butów zrobimy delikatny gradient z czarnego w czerwony, a na wykończeniu użyjemy lakierów w połysku i w macie. A jeżeli moje customy Wam się podobają, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał, wciśnijcie dzwonek, żeby nie pominąć kolejnych odcinków. W komentarzach czekam na Wasze propozycje kolejnych customów, no i zostawcie łapkę w górę. A teraz bierzemy się za czyszczenie. Buty przeczyszczone i gotowe do malowania, a teraz moi drodzy bierzemy się za pierwszy kolorek. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest rozszerzenie do przeglądarek AliTools. Często zadajecie mi pytanie, skąd zamawiam markery, czy to farby, na przykład Angelusa do malowania butów. Aktualnie nowe kolorki zamówiłem na AliExpress wykorzystując AliTools. Pokażę Wam szybko, do czego służy i jak ją zainstalować, bo dla Was też może się przydać przy takich zakupach. Przechodzimy do wyszukiwarki, wpisujemy AliTools. Wyświetli nam się strona, wchodzimy na alitools.io i na oficjalnej stronie po prostu klikamy darmowa instalacja. Dodajemy do Chrome i kiedy znaleźliśmy swój produkt, w tym przypadku markery Uniposca, które ostatnio zamówiłem, to mamy tutaj w lewym dolnym rogu właśnie rozszerzenie AliTools i mamy kilka zakładek. Mamy tutaj jedną z najważniejszych dla mnie informacji, czyli sprzedawca. Kolejna zakładka to recenzja, tutaj zazwyczaj sprawdzam, w jakim stanie przyjeżdżają produkty do klientów. Kolejna bardzo fajna zakładka to podobne, tutaj wyświetlają się produkty właśnie podobne, czyli też markery Uniposca, można sprawdzać inne zestawy. Ostatnia zakładka to serduszko, czyli możemy właśnie dodać do aplikacji AliTools w zakładkach ulubione. Przechodząc do zakładki cena, to bardziej jest już dla dropshipperów, gdzie mogą sprawdzać ceny i później lepsze ceny negocjować, kiedy na przykład sprzedają coś z AliExpress, więc tutaj bardziej to z ciekawości wchodzę i sprawdzam, co ile kosztowało. A najczęściej korzystam z zakładki sprzedawca, bo chcę wiedzieć właśnie od kogo kupuję. Tutaj na przykład odrzuciło mnie to, że jest 41%. Rozszerzenie jest darmowe, a link do niego daję Wam w opisie. Przechodzimy dalej do butów. Po raz pierwszy właśnie miałem okazję customować Jordany Max Aura. Tym razem nie chciałem, żeby były mocno krzykliwe, bardziej skupiłem się na tym, żeby były takie bardziej klasyczne, czyste, bez dodatkowych rysunków. Dlatego tak jak mówiłem na początku, kolory jakie trafią to czerwony i czarny i będą takie małe akcenciki złotego. Bardzo jestem ciekawy, czy taka forma buta również Wam się spodoba. Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Kolor czarny jest już położony, finalnie ma być w połysku, dlatego teraz biorę się za kolor czerwony, no i zobaczymy, jak będzie wyglądał w połączeniu na Jordan. Pierwsze kolory mamy gotowe, teraz przechodzimy tutaj do tej siateczki i do tych gumeczek, które są tutaj. Je musimy pomalować na kolor czarny, ale jak wiecie, ta farba jest dedykowana do skóry, dlatego muszę dodać specjalnego preparatu, który rozcieńczy ją i przystosuje tak, żeby można było ładnie położyć ją na siateczce, tutaj na tą gumkę. Ale muszę pamiętać, żeby na samym końcu wszystko przygrzać opalarką. No i oczywiście muszę pamiętać o tym, żeby okleić tutaj tą siatkę, bo ona ma być biała, a ta będzie czarna. Farba po połączeniu z tamtym preparatem będzie dosyć rzadka, dlatego muszę uważać, żeby czarny nie przeszedł z gumki tutaj na ten materiał. I tak przygotowane paseczki są gotowe do malowania. Paski mamy gotowe, teraz przechodzę do języka. Tutaj tą górną część pomaluję na kolor czerwony, również muszę dodać oczywiście tego preparatu i postaram się, aby tutaj ten napis Jordan oczywiście został na biało. Czas na kolejny etap, czyli znaczki Jordana pokryjemy kolorem złotym.
Dałem butom odpocząć, teraz czas na aerograf, czyli zrobimy tutaj taki gradient, który będzie przechodził od czarnego właśnie do tego czerwonego, który jest tutaj. Dzisiaj skorzystam z Waszej porady z komentarzy, ponieważ pisaliście, że lepiej jest materiał tutaj okleić taśmą izolacyjną. Wtedy to nie będzie odchodzić. Na butach, które robiłem żonie, właśnie tamta taśma odchodziła. Więc zobaczymy, czy izolacyjna będzie lepsza. No i bardzo Wam dziękuję, ponieważ taśma izolacyjna jest o wiele lepsza, jeżeli chodzi o przyklejanie do materiału. Gdzieś tu może troszeczkę, ale zaraz poprawię i malujemy. To teraz czas wszystko zabezpieczyć. Wykorzystałem lakier w połysku i w macie. Czarny będzie w delikatnym połysku, do tego użyję matowy finisher, ponieważ on sam w sobie nie jest aż taki matowy. I żeby wykończyć czerwony, dodam troszeczkę dulera, wtedy on będzie taki bardziej matowy. To teraz czas na prezentację. Tak prezentują się skustomowane Jordany Max Aura. Tym razem chciałem wykonać delikatną personalizację polegającą głównie na kolorze czarnym i czerwonym. Do tego dołożyłem delikatny akcent złotego. Na tylnej części buta pojawił się gradient przechodzący od czarnego do czerwonego. Został pomalowany kawałek języka, a całość wykończona finisherem po części matowym i w połysku. Koniecznie zobaczcie poprzedni odcinek, w którym customowałem ten oto właśnie fotel gamingowy. Dzięki za obejrzenie tego materiału, na razie trzymajcie się, cześć!